Jak działają jedne z najniebezpieczniejszych umysłów ludzkich, mianowicie ludzi, którzy są zdolni do odbierania życia, co więcej, z zimną krwią, a nawet wielokrotnie? Jak działa psychika seryjnych zabójców? Wedle danych emerytowanego profesora prawa Ronalda M. Holmesa, koronera i autora słynnych książek w tematyce profilowania przestępców, szacuje się, że na 100 seryjnych 95 jest mężczyznami. 75 będzie narodowości amerykańskiej. 50 ma zaburzenia natury seksuologicznej. 43 ma tylko średnie wykształcenie, ale aż co trzeci ma wysokie IQ. Również około 33 cieszy się dobrą opinią otoczenia. 40 kolekcjonuje różnego rodzaju trofea i pamiątki po swoich zbrodniach. Co 10 będzie wracał do miejsca, w którym dokonał zbrodni i aż 9 na 10 jest poczytalnych w chwili popełniania swojego czynu. Dlaczego tak się dzieje? Jak funkcjonują tego typu mordercze umysły i skąd się w ogóle biorą? Oraz dlaczego są dla nas tak bardzo fascynujące? Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. A po więcej psychologicznych ciekawostek, różnych rozważań filozoficznych, poleceń literackich, a także ostatnio skrótów z całych odcinków, zapraszam Was serdecznie też na Instagram. Człowiek absurdalny. Myślę, że fajne uzupełnienie tego, co dzieje się tutaj na kanale. Rozdział pierwszy. Skąd czerpiemy wiedzę o seryjnych zabójcach? Skąd w ogóle czerpiemy wiedzę o takich niebezpiecznych umysłach? Otóż do tej pory schwytano już naprawdę wielu seryjnych zabójców, i na bazie badań nad nimi określa się już pewne ich wspólne cechy osobowości, metody i motywy działania. Najwięcej badań na ten temat oczywiście prowadzą Amerykanie, gdzie seryjnych jest najwięcej. W 1972 roku FBI stworzyło nawet specjalną jednostkę zajmującą się zabójstwami bez wyraźnych motywów, które miały cechy wspólne behavioral, Science Unit. Tak, swoją drogą, z tą Ameryką to też jest ciekawy fenomen. Dlaczego akurat tam tego typu historii, tego typu postaci jest najwięcej, i tłumaczy się to zazwyczaj dwoma elementami. Po pierwsze, tego typu historie w Stanach są bardzo mocno nagłaśniane, i zauważono nawet taki, taką ciekawą korelację, że znacząco wzrosła liczba tego typu zabójstw wraz z rozwojem. I dostępnością tzw. prasy brukowej. I z tym też wiąże się niestety drugi czynnik, bo w typowej dla Amerykanów kulturze sukcesu, gdzie sława jest ogromnie ceniona, to też jest bardzo patologiczny, ale jednak sposób na rozgłos. Media kreują też takie osoby na celebrytów i geniuszy zbrodni. Zauważmy, ile chociażby filmów powstało na ich temat. A propos filmów, kojarzycie taki film z Tomem Cruise'em, Raport Mniejszości. Tam spełnia się taka niejako ludzka fantazja, żeby wyłapywać sprawców, zanim dopuszczą się oni tych swoich najcięższych zbrodni. I teraz, dlaczego skoro już teoretycznie tak dobrze rozumiemy różne zachowania, różne cechy, różne motywy tych osób, które do, dopuszczają się najcięższych przestępstw, to nadal nie potrafimy zapobiegać tym tragediom. I teraz sprawa, jak zwykle, jest jednak bardzo zawiła. Bo człowiek, który nawet spełnia wszystkie przesłanki, może nigdy nie dopuścić się nawet najmniejszego aktu agresji. Z drugiej strony, według na przykład badań profesora Davida Busa, który zajmuje się psychologią ewolucyjną, aż 91% mężczyzn i 84% kobiet, przynajmniej raz w życiu wyobrażało sobie, że kogoś uśmierca. Oczywiście większość tych fantazji, jak wiemy, nigdy nie dochodzi do skutku. Dlaczego jednak te niektóre są realizowane? Oczywiście nikt nigdy tak naprawdę nie wie do czego jest zdolny i w wielkich emocjach, w tak zwanym afekcie, człowiek może bardzo się zaskoczyć swoim własnym zachowaniem i przekroczyć nawet te swoje najgorsze granice. Co jednak kieruje takimi ludźmi, którzy te granice potrafią przekraczać aż wielokrotnie? Rozdział drugi. Dwa typy seryjnych zabójców. Stworzenie określenia seryjny zabójca jest często przypisywane byłemu agentowi FBI i autorowi Robertowi Resslerowi. Później hasło to zostało bardzo mocno podchwycone i rozpromowane przez media. Ressler wraz z psycholożką Ann Burgess opracowali teorię psychologicznego profilowania takich osób, i tutaj powstały takie dwie podstawowe kategorie. Pierwsza to tak zwani zorganizowani seryjni zabójcy, którzy dokładnie planują zbrodnie, wybierają ofiary, kierują się określonymi preferencjami, sam akt również prowadzą w ściśle określony sposób, a później bardzo dokładnie zacierają ślady. Wedle badań, typ ten bardzo często śledzi później w mediach różne, różne doniesienia na swój temat i to oni odpowiadają najbardziej takiemu filmowemu stereotypowi psychopatycznego zabójcy. Taka ciekawostka: Robert Ressler był na przykład konsultantem przy słynnym filmie Milczenie Owiec. Druga grupa to tak zwani niezorganizowani seryjni mordercy. Ci działają przede wszystkim pod wpływem impulsu, nie planują swoich zbrodni, tylko atakują przypadkowe osoby. Często zostawiają wiele śladów. Uważa się, że ten typ ma często bardzo niskie poczucie własnej wartości. Mieszka sam lub z rodzicami i jest niewykształcony. Nie kolekcjonuje żadnych trofeów, nie śledzi informacji na swój temat. Powtarzająca się zbrodnia jest rodzajem bardzo silnego i oczywiście tragicznie patologicznego sposobu na wyładowanie swoich emocji, swojej frustracji. Metody takie jak profilowanie psychologiczne pomagają zawęzić krąg podejrzanych i szybciej złapać winnego. Nadal jednak nie tłumaczą, dlaczego w ludziach w ogóle wykształca się osobowość zdolna do takich najcięższych czynów. Rozdział trzeci. Zbrodnicze geny czy wychowanie? Jak zawsze kiedy próbujemy wyjaśnić jakieś zjawisko w psychologii, to albo staramy się je tłumaczyć wpływem genów, tego, co dziedziczymy, naszym uwarunkowaniem niejako biologicznym, albo też kwestią naszego wychowania, dorastania, środowisko, środowiska, jakie kształtuje nas później w ciągu naszego życia. Co ma większy wpływ na wykształcenie się tej takiej zbrodniczej osobowości? Do dzisiaj dość popularne są różne teorie, raczej z pogranicza jednak filozofii, które starają się tłumaczyć, że w człowieku generalnie funkcjonuje taki zabójczy gen, jak u wszystkich zwierząt, tylko że my, ludzie, lepiej potrafimy niż zwierzęta te nasze zabójcze instynkty kontrolować. Dość ciekawie z tego typu teoriami w swojej wielokrotnie tutaj przeze mnie przytaczanej na kanale pracy Anatomia ludzkiej destrukcyjności rozprawia się Eric Fromm, który opierając się na pracach m.in. zoologów, ale też behawiorystów, analizuje, że wśród zwierząt praktycznie nie obserwujemy takiej złośliwej, destrukcyjnej. Agresywności, takiego pędu, pędu ku zabijaniu dla samego zabijania, dlatego mitem jego zdaniem jest to, że w zwierzętach w naturze funkcjonuje taki zabójczy gen, i dlatego też my, ludzie, również go nie posiadamy. Co jednak podkreśla FROM, ta generalna teoria nie odnosi się do jednostek, które są na przykład bardzo głęboko chore, bardzo głęboko zaburzone. I teraz jeśli chodzi o pewne uwarunkowania dziedziczne, które mogą stać za tego typu zaburzeniami, to zauważono na przykład w badaniach z lat 50. Na temat elektrycznej aktywności mózgu, że recydywiści i najbardziej agresywni więźniowie mają czterokrotnie więcej uszkodzeń w ośrodkach mózgu odpowiedzialnych za emocje niż osadzeni za mniej groźne przestępstwa. Jeszcze bardziej szczegółowych wyników dostarczyło jednak neuroobrazowanie mózgu. Okazuje się na przykład, że u tak zwanych psychopatów, czyli osób o bardzo ograniczonej empatii i silnej kontroli emocjonalnej Wzgórze i podwzgórze, które sterują emocjami i reakcjami na bodźce zewnętrzne, uaktywniają się zdecydowanie słabiej niż u przeciętnego człowieka. U osób skrajnie agresywnych zaś zauważono z kolei zaburzenia w korze przedczołowej, która odpowiada za takie umiejętności jak planowanie i przewidywanie skutków podejmowanych działań. Mogłoby to tłumaczyć zachowania osób, które dokonują zbrodni spontanicznie, niejako nie będąc w stanie wyobrazić sobie w pełni konsekwencji swoich działań, jak to miało miejsce np. w typie niezorganizowanym. Z drugiej strony tego typu defekty i przypadłości związane z planowaniem i przewidywaniem różnych konsekwencji są w populacji tak powszechne, że ciężko je uznać za główną przyczynę. Tych najgorszych zbrodni. Od strony biochemii badano też neuroprzekaźniki i hormony najcięższych przestępców i zauważono, że powstające w wyniku rozkładu serotoniny substancje wpływają na poziom agresji. A z kolei zbyt niski poziom adrenaliny może prowokować do szukania bardzo drastycznych stymulacji. Cechy te odkryto jednak tylko u bardzo znikomego procenta seryjnych. Odpowiedzi coraz mocniej poszukuje się więc w kwestiach dzieciństwa, środowiska dorastania, bo jak zwykle w psychologii, nawet jeżeli istnieje w nas jakaś predyspozycja, to coś musi ją koniec końców zaktywizować. Profesor kryminologii James Alan Fox zwraca na przykład uwagę na pewne cechy wspólne środowiska rodzinnego seryjnych. I teraz. 50% ich matek miało zaburzenia psychiczne. 70% matek było alkoholiczkami lub narkomankami. Podobny odsetek występował wśród ojców. Prawie wszyscy przebadani byli ofiarami przemocy w dzieciństwie. Z kolei John McDonald, psycholog i psychiatra z Colorado University, opracował też tak zwaną triadę McDonalda. Są to specyficzne zachowania z dzieciństwa, wspólne dla późniejszych seryjnych, takie jak moczenie się w łóżku w wieku od 6 do 8 lat, Fascynacja ogniem czy przypadki znęcania się nad zwierzętami. O ile kwestie ognia i zwierząt są same w sobie bardzo niebezpiecznymi prognostykami, to moczenie się w łóżku jest znamienne tylko jeżeli występuje razem z tymi pozostałymi dwoma. I McDonald interpretował to jako postawę silnego buntu czy też lęku przed rodzicami takiej osoby. Nadal nie oznacza to jednak, że osoba, która wykazywała się w dzieciństwie tego typu zachowaniami, musi skończyć. Jako seryjny zabójca. Uważa się wciąż, że żeby doszło do późniejszych zbrodni, w życiu musi dojść do jakiegoś przełomowego wydarzenia, które zadziała niejako jako zapalnik. Rozdział czwarty. Dlaczego zbrodniarze tak nas fascynują? I na koniec wątek, który chyba mnie osobiście fascynuje w tym wszystkim najbardziej, mianowicie dlaczego ci seryjni zabójcy, ci najciężsi zbrodniarze są dla nas wszystkich tacy fascynujący? Dlaczego tak świetnie sprzedają się na przykład książki kryminalne opisujące różne zbrodnie? Dlaczego filmy są tak bardzo popularne? Dlaczego tego typu postacie i ich historie są czasami takimi wręcz? Popkulturowymi ikonami. Tutaj psychologia stara się to tłumaczyć oczywiście na różne sposoby. Z jednej strony podkreśla się, że bardzo generalnie fascynuje nas to, czego się na przykład bardzo obawiamy, czego się bardzo mocno lękamy. Czasami wyobrażanie sobie siebie w takiej sytuacji, utożsamianie się z takim nawet bardzo negatywnym bohaterem, jest też rodzajem pewnego katarzy, takiego oczyszczenia się z tych najtrudniejszych emocji, z naszej mimo wszystko życiowej, codziennej frustracji, nawet jeżeli absolutnie nigdy czujemy, żebyśmy się do takich zbrodni sami nie posunęli. Robiłem też kiedyś odcinek o tym, dlaczego jeden z moich ulubionych pisarzy, Fiodor Dostojewski, tak bardzo fascynował się też tego typu przestępcami, mordercami. I na przykład, szczególnie w jego książce, takiej dość autobiograficznej, gdzie wspomina swoje czasy katorgi, gdzie poznał właśnie takich osadzonych za najcięższe zbrodnie przestępców to były wspomnienia z martwego domu. Widać w nim wyraźnie tam taką fascynację, takimi ludźmi niejako pozbawionymi serca, współczucia, emocji, empatii. I jako, że dostojewskiego przerażał, ale i fascynował koncept trochę nad człowieka to zastanawiał się on i poszukiwał trochę w tego typu ludziach, czy oni zabijając sobie niejako to sumienie tego ludzkiego ducha, nie stają się takim trochę nad człowiekiem właśnie. I na koniec taka bardzo też ciekawa interpretacja, znów zaczerpnięta od Froma, który twierdził, że jeżeli człowiek na różne takie najważniejsze swoje pytania egzystencjalne o to, po co żyje, w jaki sposób ma żyć, jak ma wyglądać jego wolność, odpowiedzialność, relacje z innymi ludźmi, nie odpowie sobie w taki twórczy, kreatywny, pozytywny sposób, niejako nie znajdzie, nie rozbudzi w sobie fascynacji życiem, no to niestety fascynować go będzie przede wszystkim zło, destrukcja i śmierć. Więc to też może być pewnego rodzaju, choć dość filozoficzny kierunek. A jak wy uważacie? Dajcie pięknie znać w komentarzach, bo jestem szczególnie ciekaw dyskusji nad tym ostatnim wątkiem, który jest taki najbardziej filozoficzny. Myślę, że każdy z nas może się wypowiedzieć troszeczkę ze swojej perspektywy, bo o ustaleniach, na przykład naukowców na temat tych umysłów seryjnych, zabójców, no ciężko jest tutaj dużo bardziej dyskutować. Ale jestem ciekaw wszelkich Waszych przemyśleń, więc zachęcam do komentowania. Zapraszam jeszcze raz, tak jak mówiłem, na Instagram Czeka Absurdalnego. Znajdzie się tam na pewno skrót. Tego odcinka w postaci kilku planż, podsumowania najciekawszych informacji. Chciałem też bardzo przy okazji podziękować mojemu bratu, który zawsze montuje, nagrywa te odcinki, ale też bardzo pomógł mi napisać ten odcinek. Jako student, dziennikarz, on też się dość mocno fascynuje, lubi różne podcasty kryminalne. Ten wątek go bardzo interesował, więc zebrał, zrobił taki bardzo fajny research po ten odcinek. Pomógł mi go bardzo mocno napisać, więc to dzisiaj wspólna praca zdecydowanie braci Polikowskich, więc tym bardziej zachęcam do. Do, 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 do komentowania, do, do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie, tego naszego wspólnego dzieła, naszego kanału i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.